zwiększanie możliwości wytwórczych, zwiększanie mocy wytwórczej instalacji za pomocą magazynu energii i jak tego uniknąć. No bo każdy magazyn energii dla naszych ukochanych dystrybutorów zwiększa moc wytwórczą. Właśnie nie każdy, bo tylko magazyn energii, który umożliwia oddanie tej energii zmagazynowanej do sieci. Co to oznacza? Że my możemy tego uniknąć, budując magazyn, z którego energia może wejść tylko na dom. Prosto? Prosto to w ten sposób, że dokładamy oddzielny falownik i oddzielny akumulator, mimo to jest taniej. Pamiętajmy, że mamy prawo do 7,5 tysiąca dopłaty do takiego magazynu energii, więc może nam wyjść za pół darmo, bo niestety tylko 50%, ale 7,5 tysiąca max. Jak to robimy? Nasz inwerter, który nazywamy inwerterem hybrydowym kupiony z AliExpressu, to jest tak naprawdę inwerter off-gridowy. On się nazywa hybrydowy, dlatego że posiada ładowarkę MPPT. No i połączenie dwóch rzeczy nazwano hybrydą. Część tych inwerterów ma możliwość zdawania prądu do sieci, ale o tym nikt nie musi wiedzieć. My tego nie zgłaszamy jako instalację produkującą energię na sieci. Czyli mamy już naszą sieć on-gridową. Panele podłączone, inwerter on-gridowy. Do tego dokładamy nasz magazyn, czyli inwerter off-gridowy, 8 akumulatorów, 100 amperogodzin, czyli mamy 10 kWh, 9,6 kWh zmagazynowane. I to jest magazyn, który nie podnosi nam mocy wytwórczej. Podczas gdybyśmy do naszego inwertera, który ma na przykład taką możliwość, podłączyli dedykowany do niego magazyn energii, to nasz ukochany dystrybutor podniósłby nam moc wytwórczą, czyli byśmy albo wpadli w 0,7, albo część osób wręcz twierdzi, że moglibyśmy wpaść w net metering. Dlatego pamiętajmy, że kupując taki inwerter hybrydowy na AliExpressie, musimy zażądać unijnego dowodu zakupu, czyli albo faktury, albo paragonu unijnego. Jeżeli to będzie wystawione z Hiszpanii, to równie dobrze. Nie musi ten inwerter być na liście dopuszczonych inwerterów. Dla wszystkiego lista dopuszczonych inwerterów jest w podpisie. No i to chyba na tyle. A jak zbudować taki powerwall jest tutaj. Jak podłączyć inwerter off-gridowy do instalacji on-gridowej jest tutaj. Zapraszam.